Dzień dobry Państwu, tu Kazimierz. Jesteśmy na drodze ekspresowej jedynce, która prowadzi do Ocean City Maryland przez Delaware, potem Pensylwanię, New Jersey do Nowego Jorku przez Wilmington. I ja tutaj przyjechałem na rowerku z Ocean City 15 mil i chcę, przed nami jest most Bridge on the Indian River, most na rzece Indian River. Jest tutaj pas dla rowerów, więc próbuję przejechać przez ten most. Samochody prują. Jest tutaj 55, czyli 80 na godzinę dopuszczalne, a samochody prują 90, 100, a nawet szybciej. Także przejazd przez ten most powinien hamować, bo jest ograniczony do 35, ale nikt nie hamuje. Także przejazd przez ten most jest nie taki bezpieczny. No bezpieczny, ale trzeba uważać, bo samochody prują jak nie wiem co. Tak powiedziałem, 110-120 na godzinę. Most jest przepiękny, wiszący, podobny do tego mostu, który jest we Wrocławiu na obwodnicy autostradowej Wrocławia, na Odrze, tam przez Odrę, przez Wyspę i przez Odrę jest taki most, nazywa się Rędziński i też jest taki wiszący. I o ile dobrze wiem, to ten most był wybudowany jakieś 3-4 lata temu przez firmę Skanska. A więc to jest ta sama firma, która budowała most u nas w Polsce. Także proszę sobie wyobrazić, że musi być to dobra firma, ta Skanska, skoro wygrała przetarg nawet tutaj w Ameryce, w stanie Delaware. Także tu jest odejście gdzieś tam na jakieś parkingi. Tu jest pokazane, że mogę jechać na rowerze. Ścieżka dla rowerów. Tu jest ścieżka dla rowerów. O, proszę bardzo. Także ostrożnie sobie przejadę, chociaż nie jest za ciekawie, bo samochody pędzą 100 na godzinę i więcej. Ale ta ścieżka rowerowa jest dosyć szeroka, ja wiem, na 1,5, na 2 metry nawet. Także spokojnie można jechać, nie ma ograniczenia szybkości. Myślałem, że będzie ograniczenie szybkości do 35, ale tu jest w dalszym ciągu 55. Także nie ma żadnego ograniczenia i wjeżdżają samochody z pełną szybkością na ten most, ile tylko wyduszą z tych samochodów, prują. Droga dwupasmowa, tu nawet do mostu były 3 pasy. No i teraz ja tu się będę skrobał pod górę, przerzucę jeszcze na wolniejszy bieg. Tak to wygląda, ten mój przejazd. Mam nadzieję, że mi się uda. Beznadziejnie. Tu jest murek, tu jest barierka i za barierką jest ścieżka dla pieszych. Tam można, tam z tego parkingu, tu sobie jadę ścieżką rowerową. Także nie jest tak źle, bo w dalszym ciągu ta ścieżka rowerowa jest 1,5 metra albo więcej. Tu ścieżka spacerowa jest piękna po prawej stronie, a ja tu się pod górę drapię na rowerku, ale bez problemu mi idzie. Już widać tą rzekę, to jest rzeka, zatoka gdzieś z tamtej strony. Lądu
płynie ta rzeka Indian River, a tu po prawej stronie jest Ocean Atlantycki. No i proszę zobaczyć, są te kolumny, piery, pylony, chyba to się nazywa pylony, i liny takie po byku, chyba z pół metra średnicy. To samo mamy we Wrocławiu. W nocy też tutaj jest podświetlone pięknie. Idą dwie dziewczyny. Haj! Pozdrowiły mnie, ładnie się uśmiechnęły. To jest właśnie tutaj. To jest dobra rzecz. Haj! Dobra rzecz, że wszyscy się pozdrawiają, uśmiechają. Haj! A tu samochody grują jak szatany, jakby był rowerzysta nieostrożny i przekroczył tą białą linię, mógłby być potrącony. No, szerokie tutaj, na 2, może nawet 2,5 metra pas awaryjny i pas dla rowerów, pylon po skurczym byku, liny po skurczym byku. Most ma coś około kilometra długości. Widzicie Państwo, dwa pasy szybkiego ruchu. Po lewej stronie jest pas bezpieczeństwa awaryjny. Po prawej stronie jest bardzo szeroki pas awaryjny. Jednocześnie ścieżka dla rowerów. O, tak tutaj wygląda ten Indian River. Widać, że tam bałwanią się te fale, rzeka spływa. Aj! Znowu dwie dziewczyny. Tu jest to, że wszyscy pozdrawiają się, mówią do siebie. Także tutaj jest ten Indian River. Już pokonałem. Wjechałem na wierzchołek, tam jest ten. Tu już wjazd z góry. Tam jest dalej miejscowość Dunes i za jakieś 10 mil jest miejscowość Rehoboth Beach w Delaware. Tam są strasznie wielkie centra, które można hamować, żeby się nie rozpędzić za dużo. I sobie ładnie jadę. Także tutaj Ocean Atlantycki, po prawej stronie Ocean Atlantycki, plaża, przepiękna plaża, długa, tam niknie na horyzoncie ta plaża. Można wjeżdżać samochodami bez ograniczeń. Tam widać surfing uprawiają, tu ktoś uprawia surfing. Także jest tutaj pięknie, pięknie i ładnie. O, także za chwilę będę miał ten most pokonany. Tak, jeszcze raz pokazuję. Już ten most pokonałem. No i tam piękna droga. Można zasuwać dalej. Tutaj skręcę w prawo. O, i pojadę teraz tą ścieżką spacerową. Tu jeszcze Państwu coś pokażę. Mianowicie pokażę tablicę informacyjną na temat tego mostu. Jest tablica informacyjna. O,
rowerek sobie postawiłem. Tak, jeszcze most nas przybliży troszeczkę. Tak, przepiękny. I tu jest tablica informacyjna. Charles W. Cullen Bridge, Indian River Inlet. The present inlet was formed 1929. Tu wszystko jest napisane na ten temat. Pylony 248 foot, czyli około 60 metrów są wysokie pylony. Wymiary mostu. Długość 2600 feet, to jest 800-900 metrów. Clear span nad wodą jest 900 feet, czyli 300 metrów. Wznoszenie i opadanie. Inlet Bridge of the Pass, kiedyś to był inny most, w 1964, 1938, 1952, 1965. Także taki emblemat. Samochody kurują jak szatany. To tyle, proszę Państwa. Mówił Kazimierz. Do widzenia, pa, pa. Mam nadzieję, że się podobało.